Jeśli złodzieje nie dysponują środkami odurzającymi, okradają pasażerów, którzy sami zasnęli w trakcie podróży. Daniel, przygotowałeś jakieś narzędzia, którymi oni dysponują w trakcie pracy? Tak, w większości są to narzędzia, które zostały przez nich porzucone. To jest latarka. Latarka służy złodziejowi po to, żeby przyświecić w oczy podróżnego. Jeżeli osoba nie śpi, zmruży oczy. Jeżeli ktoś będzie spał, on oczu nie zmruży. Kolejną rzeczą są nożyczki. Są to nożyczki chirurgiczne. Te nożyczki służą po to, żeby wyciąć jakąś kieszeń, przeciąć pasek od torebki. Każdy złodziej kradnący w pociągach posiada klucz typu kwadrat. Klucz o kwadratowym przekroju to proste narzędzie, którym konduktorzy zamykają lub otwierają przedziały. Kolejną sprawą są skalpele. Same przecinanie kieszeni, na przykład w której jest portfel czy jakaś gotówka, jest niewyczuwalne. W czasie jazdy nocnym pociągiem musimy zachować szczególną ostrożność. Jeżeli nie śpimy, możemy być raczej spokojni, ponieważ złodzieje prawie nigdy nie używają siły. To mogłoby bowiem zmienić kwalifikację czynu z kradzieży na rozbój, a za to grozi kara pozbawienia wolności od 2 do nawet 12 lat. Podczas gdy zwykła kradzież jest zagrożona karą od 3 miesięcy do 5 lat. Ale co zrobić, kiedy zmęczenie naprawdę nie pozwala nam zachować pełni świadomości? Czy wobec tego jest jakiś taki prosty patent, który nas może ochronić przed złodziejskim działaniem? Zawsze staram się kupować bilet od korytarza, z tego względu, że wtedy kontroluję drzwi w przedziale, w którym jestem. Zawsze nogę staram się oprzeć o drzwi w ten sposób, że w przypadku szarpnięcia czy otwarcia ja się budzę.